Witam obecnie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję biblijną Szukajcie Pana i żyjcie według księgi Amosa. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli, aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Księga Amosa, 5 rozdział, 14 wiersz. Księga Amosa przypomina nam, że jedynie poznanie Boga prowadzi do życia wiecznego. To jest jedno z bardzo ciekawych myśli, które już zacytował Jezus Chrystus, które mamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I inny werset mówi, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga i tego, któregoś posłał Jezusa Chrystusa. Szukaj Boga i żyj. Życie ludzkie jest życiem w pełni duchowym. My jesteśmy istotami duchowymi. Nie jesteśmy istotami materialnymi, ale mamy swój rozum, swoje poznanie, duch, dusza i ciało. Z tych trzech elementów składa się człowiek. I dlatego, będąc w łączności z Bogiem, szukając Boga jako najwyższej istoty, która nie jest, którą nie możemy w pełni zrozumieć ani pojąć boskich zamysłów, Bożej drogi, Bożej wielkości, Bożej mądrości, Bożej miłości i wielu innych cech, jesteśmy zdani całkowicie na poddanie się Bogu. Chociaż Pan Bóg daje nam wolną wolę, wolność wyboru, kroczenia własną drogą, pokazania swojej indywidualności, inności, ale wszystko jest zawsze w pewnych ramach. Tymi ramami jest Boże prawo, jest dobro. To, co jest poza Bożym prawem, przekroczenie Bożych praw, przekroczenie tego muru okalającego nas, jest złem. I dlatego nie tylko Pismo Święte nam mówi w księdze Amosa, nie czyń zła, ale masz nienawidzić zło. Oczywiście jest różnica zło, które tkwi w człowieku, a człowiek. Bardzo często nienawidzimy człowieka, a miłujemy zło. Musimy tutaj umieć rozróżnić. Oczywiście jest to dla nas ludzi ciężko zrozumieć to. Lecz to jest cel i to jest znaczenie dla naszego życia. Prawdziwa pobożność. Jak ma wyglądać prawdziwa pobożność? Prawdziwa pobożność jest w oparciu o Słowo Boże. Bóg nam pokazuje, jak ma wyglądać pobożność. Szukając pobożności, jak mamy się modlić, jak mamy się zachowywać, Pan Bóg nam nie mówi naśladuj człowieka. Nie, naśladuj Jezusa Chrystusa. Jest On naszym najwyższym wzorem. Bóg daje doskonały wzór. I tam mamy się uczyć Bożej pobożności. Oczywiście na świecie jest wiele osób świętych, którzy już umarli, obecnie żyją, wiele osób pobożnych. Widzimy czasami osoby, które wydają nam się bardzo pobożne, bardzo religijne,
ale musimy zastanowić się nad pewną kwestią, czy ta pobożność jest tą pobożnością od Boga. Czy ta pobożność nie wypływa z ludzkiej natury? Że człowiek sobie wymyślił pewne kulty, pewne zachowania. Tak jak właśnie w księdze Amosa jest napisane, że Izraelici chodzili do Betelu, chodzili do Gilgału i chodzili do Berszeby. Szczególnie właśnie jest niesamowite zderzenie proroka z fałszywym kultem w Betel. Betel to była bardzo religijna miejscowość, byśmy powiedzieli coś jak Polska Częstochowa. W Betel Jakub, uciekając przed zemstą swojego brata, spał. Podłożył sobie pod głowę kamień i na tym kamieniu złożył głowę i spał. I śniła mu się drabina sięgająca do nieba i aniołowie wchodzili i schodzili po tej drabinie. Rano obudził się, namaścił ten kamień, oddał Bogu cześć i chwałę, śluby, modlił się i nazwał to miejsce Betel, czyli brama do nieba. Izraelici z tego miejsca zrobili nieprawdopodobne miejsce kultowe. Kto był w Częstochowie, to może sobie tylko porównać ten kult, gdzie tysiące, miliony ludzi przybywa ze wszystkich stron, a czasy biblijne to czasy wielkiej płodności. To nie były puste pola, puste miasta. Naprawdę roiły się. Kto był na Bliskim Wschodzie, to wie, że miasta są przepełnione. Tak samo i w tamtych czasach. Wiele osób. I stworzono przy pomocy królewskiej ośrodek niesamowitego kultu. Tym kultem w czasach Amosa dyrygował kapłan Amazjasz. Prorok Amos został posłany, aby zrobić porządek z tym. Bóg nie zsyła jakichś tam piorunów, trzęsienia ziemi, czy wybuchów wulkanów, aby to zniszczyć. Już nie te czasy. Kiedyś Bóg tak reagował potopem, innymi klęskami. Lecz zmienił Bóg taktykę i wysyłał ludzi ze swoim słowem. Tak też i było. I wysłał proroka Amosa. Amos mówi, że on: ja nie jestem prorokiem, ani uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: idź, wstąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Był pasterzem. Bóg go posłał jako pasterz z pastwiska. Powołał go. Dał mu konkretne zadanie. Zadaniem tyłym było ogłoszenie woli Bożej. Wola Boża brzmiała jednoznacznie. Odwróć się od złego, czyń dobro. Jak to czasami w historii jest, prorocy, to co Chrystus powiedział, są zabijani, kamieniani, ukamienowani. Chrystus został ukrzyżowany. Poselstwo, które Bóg przekazuje przez swoich posłańców, w większości jest odrzucone. Są wyjątki, jak w księdze Jonasza, kiedy całe miasto przyjęło to poselstwo, ale po pewnym czasie znowu odrzuciło. Cała Niniwa została zniszczona. Można powiedzieć, nie było Niniwy przez setki, setki lat. Reakcja kapłana Betelu, oczywiście z tym ośrodkiem kultu, jak z każdym innym, wiąże się niesamowite dochody.
Ludzie przyjeżdżają, kupują różnego rodzaju świętości, kamyczki, rzeźby. No, kto był w takim wyróżnionym miejscu, to wie, że rzemiosło toczy się niesamowicie i dochody, o czym Pismo Święte nam wspomina. Kapłan Amazjasz oskarża Amosa o spiskowanie, wypędza go tutaj na odchodne. Amos przepowiada proroka kapłana Amazjasza przyszłość. Nie jest to kolorowa przyszłość z powodu odrzucenia Słowa Bożego, ale nie tylko dla niego, a dla całego narodu izraelskiego. Oczywiście historia kołem się toczy. To, co było, to jest. Nam się może wydawać, że w naszych czasach takie sytuacje nie są, ale uważny czytelnik Słowa Bożego, na którego działa Duch Święty, będzie dostrzegał podobieństwa w współczesnym świecie. Zauważy te same trendy, które były w starym Izraelu, w obecnym. Bóg posyła proroków. Obecnie bardzo dotykają kościoły, tak zwany klerykalizm. Kiedy to władzę w kościele dzierżą wybrana garstka ludzi i oni kierują tym kościołem, nie zwracając uwagi na prostych ludzi. Pismo Święte mówi nam, że wszyscy są równi przed Bogiem. Bóg nie działa przez najwyższe władze, ale czasami działa też spośród ludu. Zderzenie właśnie tego klerykalizmu totalne było za czasów Chrystusa, kiedy ten klerykalizm doprowadził wręcz do terroru religijnego ludzi, podsycania do buntów przeciwko Chrystusowi, do zniewag, szpiegowanie, obmawianie Chrystusa, paszkwile i wiele innych rzeczy, a tym wszystkim właśnie kierowali przywódcy religijni. Mamy taką książkę o ewangelizacji, gdzie jest definicja klerykalizmu. Jest to pokusa władzy i kontroli nad poszczególnymi osobami, nad wspólnotami, nad całą działalnością duszpasterską. Duchowny Kościoła sytuuje sam siebie ponad tymi, którym powinien służyć. Klerykalizm może narodzić się w życiu duchownego bardzo szybko. Życie to stanie się wówczas bardzo ciężkie. Kapłan taki reprezentuje postawę kogoś, kto wyznacza porządek, czyją dyrygenturą jest wystarczająca, przypisuje sobie władzę duchową, którą obdarzył go Pan, a wszystko to wyrasta w nim na podłożu pogardzania kompetencjami, charyzmatami wiernych świeckich, godnością, jaką otrzymali oni na chrzcie świętych, ich uzdolnieniem do pełnienia misji. Jest to oczywiście smutna sytuacja, która rodzi się w wielu kościołach, w wielu wspólnotach. To nie jest choroba jednego kościoła. Wiele kościołów jest dotkniętych. Wiele osób mówi, no co ksiądz powiedział, to jest święte. Co pastor powiedział, to jest święte. To jest oczywiście niewłaściwa postawa. Na wszystkich działa Duch Święty. Bóg czasami działa przez ludzi najniższych. O klerykalizmie mamy też i inne rzeczy. Klerykalizm redukuje objawienie Boga w Kościele i świecie do jednej uprzywilejowanej ścieżki hierarchicznego przesyłu rozkazów, które trzeba umieć czytać, bezdyskusyjnie wykonywać.
Umyka wówczas całe bogactwo i dramatyzm, i pluralizm udzielenia się Boga w Kościele i społeczeństwa, zwłaszcza jego wymiar pneumatologiczny i charyzmatyczny. Dla klerykałów Kościół staje się organizacją zabezpieczającą interesy i potrzeby doczesne oraz wieczne. To jest właśnie to, że wchodzimy w taki okres, o którym w jednych z listów do siedmiu zborów jest mowa Nikolaici. Chrystus powiedział, masz na swoją obronę to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Już w tamtych czasach, zaraz po Chrystusem, tworzyły się klasy kapłańskie, właściwie klasy kaznodziejów i tak dalej, którzy uważali, że tylko oni dobrze odczytują Pismo Święte, oni znają Słowo Boże, a ten lud przeklęty, jak to czytamy w Piśmie Świętym, jest bezrozumny. Tego nie możemy tolerować. Nienawidzimy tych, którzy robią te klasy. I Chrystus ostrzegł: nie nazywajcie nikogo ojcem, bo wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy równi. Słowo duchownego nie jest wyższe od słowa świeckiego wyznawcy. Przeczytajmy jeszcze kilka Klerykalizm przeniknął również do kościołów protestanckich. Znane są sytuacje, że podczas ważnych głosowań synodalnych świeccy delegaci zerkają na księży, kiedy ci podnoszą rękę i w świadomości, że ksiądz na pewno wie, co robi, głosują jak oni. To są właśnie te tendencje, które doprowadzają do tego, że ludzie nie mają własnego zdania. Czytaj Słowo Boże. Wyrób sobie własne zdanie na ten temat. Odetnij się od czyichś wpływów. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. I nie przejmuj się, gdy uważasz, że masz rację, a ktoś mówi, że to, co robisz, jest złe. Spotkałem się w życiu z wieloma sytuacjami, kiedy robiłem coś, co uważałem, że 100% zgadza się z Pismem Świętym, 100% zgadza się z przykazaniami, a wiele osób mi zarzucało, że grzeszę, że robię coś złego, ale bez poparcia Słowa Bożego. Przychodzi najgorszy okres w historii świata, kiedy Bóg ześle głód Słowa Bożego. Nie głód chleba, nie pragnienie wody, lecz głód słuchania Słowa Bożego. Obecnie wchodzimy w tą fazę, gdzie ludzie są już przesyceni materializmem, szukają czegoś duchowego. Udają się w różne miejsce, do różnych miejsc przychodzą, lecz tam nie znajdują Słowa Bożego. Słowo to jest zamknięte. Była smutna sytuacja za czasów pierwszego króla izraelskiego, Saula, który to udał się do wróżki z Endor z uwagi na to, że Bóg nie odpowiadał mi. Poszedł do kobiety, która uprawiała wróżbiarstwo, które było surowo tępione w Izraelu. Nie możesz chodzić do wróżek. Nie możesz wróżyć. Nie możesz sięgać do horoskopów. Te rzeczy są przeklęte przez Boga. To jest wchodzenie na terytorium szatana. To są szatańskie myśli, cię owładnęły. Szukaj Boga i radź się Boga. Ostatnia część mówi nam, że pomimo takiej tragedii, która spadła na naród izraelski z powodu ich złych myśli, złych uczynków, złych decyzji i powszechnego odstępstwa, bałwochwalstwa,
Bóg przesyła im przesłanie nadziei, że jest droga na powrotu, że Bóg chce odbudować i odbuduje dom, ród Dawida. Nie wiadomo, jak nisko by upadł. Ta chatka będzie na nowo odbudowana. Znajdą się ludzie, którzy pójdą za głosem Bożym, którzy naprawią wyłomy, którzy odbudują, będąc pełni Ducha Świętego. Są to ludzie, którzy z natchnienia Bożego będą działali, będą naśladowali Jezusa Chrystusa. Na zakończenie przeczytam kilka ciekawszych wersetów z Pisma Świętego, z Księgi Amosa. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Judy, z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ zgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcze, za którymi chodzili ich ojcowie. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swoich planów swoim sługom, prorokom. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością. Mrokiem, a nie jasnością. Bo to każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela. Jak się przesiewa na przetaku, tak, że ziarko nie upadnie na ziemię. Oto oczy Wszechmocnego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo. Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba. Dziękuję za wysłuchanie. Niech was Pan Bóg błogosławi i da wam wiarę, nadzieję, miłość. Amen. Thank you.